Cześć, Cześć. witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam Cześć. zdradzimy troszeczkę naszych planów, o które zapowiadam ja przynajmniej już od paru odcinków. No czasem o nich wspominasz. Jak... No, wspominam, zdradzam, trochę rąbka tajemnicy. Ogólnie wybieramy się chyba w najdłuższą podróż w naszym życiu, prawie dwumiesięczną podróż w stronę Południa Europy. Południa Europy, zaraz Wam zdradzimy, gdzie dokładnie. Do tej podróży się już, jak wiecie, przygotowujemy troszeczkę. Troszkę tą przyczepę modyfikujemy do swoich potrzeb. Teraz dodawałem taki pojemnik na pościel, montowaliśmy telewizor. Co tam jeszcze robiliśmy? Ważyliśmy przyczepę. Ważyliśmy przyczepę i wyszło, że trzeba ją jednak, nasze zapały troszkę powstrzymać i troszkę ją odchudzić. Tym bardziej dziękujemy Wam za mobilizację, motywację w tym kierunku, ponieważ tak, Wasze komentarze nas pchnęły w tym kierunku, żeby tą przyczepę zważyć i jednak to DMC tutaj porównać. Także dziękujemy. Wiemy, że musimy nad przyczepą trochę teraz popracować. Tak, już trzeba każdy kilogram dokładnie liczyć, przeliczać, co wyjmujemy, co wsadzamy. No także to przed nami, no ale jakby odcinek jest o naszych planach. O planach Wam zaraz powie Danusia, naszych wyjazdowych, dokładnie, bo to jest nasz tutaj przewodnik, znaczy nasz, w sensie mój i dzieci, tak? Ja tutaj się skupiam bardziej na tych kwestiach technicznych, żeby dowieźć, zajechać bezpiecznie, a Danusia wynajduje atrakcje i kempingi po drodze. Także zaraz Wam wszystko opowie. Nasza wycieczka będzie do Grecji. Będzie, już jak to Tomek powiedział, trwała prawie 2 miesiące. Będzie to czas już z dojazdem. Będziemy na miejscu, liczymy, że będziemy tak około 45 dni. Zobaczymy, jak nam się to uda w praktyce. Planujemy wyjechać około 10 maja. Zobaczymy, czy uda nam się do tego czasu spakować, wszystko przygotować i też bardzo ważne, zobaczymy, jak będą wyglądały sytuacje na poszczególnych granicach po drodze. Wiemy już, że Grecja wpuszcza jakby turystów mieszkających w strefie Schengen, że muszą oni wykazać negatywny wynik testu PCR na koronawirusa i nie są objęci kwarantanną. Także my też chcielibyśmy z tego skorzystać. W chwili obecnej szukamy miejsca, gdzie takie testy możemy zrobić, z tłumaczeniem też na język angielski. Wiemy już, że tym testem nie będzie objęty Jasiek, ponieważ robią go turyści, którzy ukończyli 5. rok życia, czyli Piotru się załapiemy, my z Tomkiem również. Natomiast Jasiek już nie będzie musiał takiego testu mieć robionego. Jeśli chodzi o samą trasę podróży, to znowu wszystko zależy od sytuacji na różnych granicach. Pierwotnie myśleliśmy, że ze względu na dzieci raczej będziemy chcieli się trzymać granic Unii Europejskiej. Natomiast też wiemy dobrze, że pod kątem dzieci każda godzina mniej w samochodzie jest bardzo ważna, więc teraz też bierzemy pod uwagę Serbię. Także zobaczymy, jak ta podróż minie. Będziemy oczywiście Was o wszystkim informować. A wracając do kwestii zwiedzania, to zaczniemy od jeziora Kerkini. Będziemy później jechać w stronę Riwiery Olimpijskiej. Następnie rejon z miastem Volos i półwyspem Pelion. Słyszeliśmy, że jest tam bardzo ładnie, jesteśmy bardzo ciekawi tego miejsca. Później będziemy jechać w stronę Aten i następnie Peloponez. Na Peloponezie chcemy być też około tygodnia. Jesteśmy bardzo ciekawi wszystkich atrakcji, jakie tam są. Może skupimy się też bardziej na zwiedzaniu natury. Oczywiście kwestie jakichś zabytków antycznych również są dla nas istotne. Będziemy chcieli też je zobaczyć, ale w głównej mierze ta natura, mamy nadzieję, że tutaj będzie na tym wyjeździe przodować. Po półwyspie Peloponez chcemy się skierować na jedną z wysp, ale jaką to zostawimy na razie w tajemnicy. Zobaczymy, czy w ogóle uda nam się tam dojechać. Także tutaj zostawimy Was w małej niepewności.
Na powrocie będziemy chcieli również sobie zobaczyć meteory, czyli jak wiecie, tą jedną z ważniejszych atrakcji w całej Grecji. I później będziemy kierować się w stronę Chalkidiki i już stamtąd będziemy wracać z powrotem do domu. Także jak widzicie, plan taki całkiem ambitny, ale mamy nadzieję, że uda się go nam w pełni zrealizować. Mamy nadzieję, że dzieci wytrzymają trudy podróży. Do tej pory nie mieliśmy jakby z chłopcami problemu, jeśli chodzi o podróżowanie samochodem, o wycieczki autem. Bardzo lubią jeździć. Także mamy nadzieję, że cała tutaj podróż się powiedzie i wszystko się uda. A teraz zapraszamy Was na formalności. Jeśli chodzi o formalności przed wyjazdem, jak się domyślacie, jest tutaj dużo kwestii do załatwienia. Pierwszą z nich, najważniejszą, są paszporty. Tak jak my mamy dowody osobiste i byśmy chcieli się trzymać tylko Unii Europejskiej, to by to nam wystarczyło. Jeżeli planujemy przejazd przez Serbię, no to musimy się takimi paszportami wylegitymować. Musieliśmy w tym roku Piotrusiowi wymienić paszport, ponieważ miał robiony swój 5 lat temu pierwszy 5 lat akurat, jak temu. pierwsza podróż była, jak miał 6 miesięcy, to Tak. 5 lat temu. I 5 lat jest tylko ważny dla dzieci paszport. Z tego względu, że dzieci, które ukończyły 5. rok życia, muszą być obecne przy załatwieniu tego paszportu, muszą być obecne w urzędzie. Nie mieliśmy z kim zostawić Jasia, wzięliśmy go ze sobą. I na całe szczęście, ponieważ panie w okienku, przemiłe panie, z którymi się spotkaliśmy, zapytały, czy Jasiek jest do siebie podobny. Z tego zdjęcia w swoim paszporcie, który już ma, okazało się, że po sprawdzeniu tego paszportu, jednak Jasiek bardzo się zmienił przez okres ostatnich 2 lat i również dla niego musieliśmy ten paszport wymienić. Dlatego tutaj też zaznaczamy taką informację, że okres ważności paszportu dla dzieci to jest 5 lat, ale jeżeli dzieci się zmieniają i planujecie wycieczki na przykład poza Unię Europejską, gdzie jednak te kontrole paszportowe są dużo bardziej wnikliwe, to zwróćcie na to uwagę. Kolejną sprawą, którą trzeba zrobić przed podróżą, to jest wyrobienie kart EKUS. Europejskie Ubezpieczenie Zdrowotne potwierdza to nasz status ubezpieczenia w Polsce. Możemy dzięki temu korzystać za darmo z publicznej służby zdrowia za granicą w Unii Europejskiej. Ale oczywiście my również wykupujemy ubezpieczenie prywatne, które chroni nas no, w dużo większym zakresie, bo to jest i stomatolog, i bagaż. I NNW, i I też jakby trzeba było, czy wezwanie lekarza na tak, miejsce to też naszego wchodzi w grę. pobytu. Będziemy często zmieniać jednak lokalizację, więc takie zabezpieczenie zdrowotne jest dla nas niezwykle istotne, w szczególności jak są z nami dzieci. I oczywiście jak teraz jeszcze jednak są te kwestie związane z pandemią koronawirusa, również to jest Również mega właśnie to ważne. ważne, no bo jak się trafi, nie daj Boże, gdzieś do szpitala, no to wyobrażacie sobie, że to mogą być kosmiczne pieniądze, na przykład za 2 tygodnie leżenia, jeszcze nie daj Boże, jakieś inne rzeczy, już nawet nie będę mówił, ale wiadomo, maszyny różne, no. Także warto takie ubezpieczenie mieć. Jaki jest koszt takiego ubezpieczenia Na dla razie z nas? tego, co sprawdzałam, koszt ubezpieczenia dla całej naszej rodziny na cały okres wyjazdu to jest niecałe 600 zł, ale już z opieką również covidową, NNW, bagażem, dentystą i takimi, no jakby bardzo Full jest opcja praktycznie, szeroki tak, zakres full opcja. tego ubezpieczenia. No, koszty leczenia to jest około 130 tysięcy złotych w tym przypadku takiego ubezpieczenia. Dodatkowo są też pokrywane koszty ewentualnie ratownicze, poszukiwań. Oczywiście nie przewidujemy takiej sytuacji, ale nie wiemy, co los przyniesie. Życzenie, tak, Tak. w razie co jest taka opcja, jak jesteśmy już przy ubezpieczeniach, to też nadmienię odnośnie ubezpieczenia auta i przyczepy. Auto w pakiecie mamy z ubezpieczeniami naszymi tymi podstawowymi, czyli OC i AC. Mamy również asystans na całą Europę bez limitu kilometrów i usprawnienie auta na miejscu, kontynuowanie podróży, zakwaterowanie w hotelu, no full opcja tak naprawdę. Jeżeli chodzi o przyczepę, to razem z autokasko, które kupiliśmy ostatnio, dostaliśmy tam również opcję asystansu z limitem holowania za granicą do 200 km.
No i tak naprawdę autokasko też nas chroni, ewentualnie jakby się coś tam uszkodziło po drodze, no to też w razie co naprawa jakaś też wchodzi w grę. Natomiast wiem też, że można oczywiście dokupić takie ubezpieczenie tylko na wyjazd, które chroni samochód i przyczepę, także też jest taka opcja. Kolejną bardzo ważną rzeczą, którą warto sobie wcześniej wykupić, jest karta akcji. Jeżeli planujecie przy wyjeździe, który odbywa się poza sezonem, korzystać z kempingów, taka karta upoważnia Was do wielu zniżek oraz korzystania kempingów w stałych cenach między 12 a 20 euro. Te ceny się zmieniają co 2 euro, także to jest 12, 14, 16, 18 bądź 20 euro. Już jakby z tych kempingów, z jakich mamy zamiar korzystać, ceny zazwyczaj się wahają między 18 a 20 euro. Ceny również są wliczone dwie osoby dorosłe. Często dzieci też. Tam jest oznaczenie na niektórych kempingach. Mamy prawo do ciepłego prysznica raz na dobę i prądu, to I najważniejsze. prądu, jeżeli są kempingi, na których są dozwolone zwierzęta, również jedno zwierzę domowe, pies. Znaczy pies. Tak. Pies. Chomików pewnie nikt nie sprawdza, albo świnek morskich. Tak, kartę wykupujecie sobie za około 108 zł z przesyłką. Ja kupowałem to przez Polski Karawanik, ale wiem, że też na Allegro można kupić. Jest to bardzo fajna sprawa, bo praktycznie zwraca Wam się po, no po ilu? Po trzech pobytach już, Dwóch, trzech. dwóch, trzech już dobach na kempingu na cały rok Wam się już ta karta zwraca. A to są naprawdę fajne kempingi. Przed wyjazdem możecie sobie przeczytać w katalogu, jakie tam są udogodnienia, co oferuje dany kemping, gdzie jest położony. Tak, można sobie dostosować kemping do trasy swojej podróży, ponieważ też otrzymuje się wraz z kartą przewodniki, z mapami, gdzie są te kempingi usytuowane. Jeżeli już znacie mniej więcej trasę swojego przejazdu, również możecie sobie te kempingi po drodze sprawdzić. Także uważamy, że bardzo fajna, korzystna opcja i warto z niej Samo korzystać. przeglądanie, wiecie, tego katalogu z różnymi, bo to jest cała Europa, to już samo takie podróżowanie Palcem po palcem po mapie, mapie, no po przewodniku. prawie przyczepą po mapie, też jest przyjemnością, bo są różne kempingi, tam jest taka mapa wielka, gdzie są zaznaczone wszystkie kempingi w ramach tej opcji. Także polecamy. Osobiście jeszcze nie testowaliśmy, może się okazać, że to tak wcale różowo nie jest, ale wydaje nam się, że będzie dobrze, bo już wiele osób polecało tą kartę, także powinno być w porządku. Podchodzimy do tego tematu z ogromną nadzieją, także mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Według ogólnych zasad ta karta jest ważna poza sezonem, natomiast już z tego, co oglądaliśmy i przeglądaliśmy, te przewodniki zdarzają się miejsca i lokalizacje, gdzie na przykład karta jest ważna do 10 bądź 15 lipca, w zależności od miejsca, od kempingu. Również warto sobie sprawdzić, może jeżeli się wybieracie nawet na początku wakacji, to ta karta również Wam pomoże. Tak, bo do 15 lipca niektóre kempingi również się zdarzają, a to już Tak. jest całkiem fajna opcja. Kolejną kwestią, którą polecamy, jest karta Revolut. Karta Revolut jest to karta wielowalutowa, którą otrzymujecie w formie wirtualnej lub w formie fizycznej. I polecamy formę fizyczną, bo dzięki temu możecie sobie wymienić po bardzo atrakcyjnym międzybankowym kursie różne waluty. I jest to kurs bardzo atrakcyjny, bez spreadu, więc wychodzi tanio. Możemy sobie zasilić takie konto walutowe, przykładowo euro w naszym przypadku, już będąc w Polsce, i wtedy, jak płacimy kartą bądź wypłacamy z bankomatu, to możemy sobie jakby to euro wybrać bez żadnych opłat. No, tak samo dotyczy to różnych egzotycznych, powiedzmy, krajów. Jak my będziemy przejeżdżać przez Węgry, przez Które nie są Rumunię. egzotyczne, ale mają inne waluty. No tak, w sensie nie są walutami euro, tak? To również możemy po kursie międzybankowym, nawet nie musimy kupować tych walut wcześniej, tylko po prostu płacimy kartą i on automatycznie po kursie międzybankowym nam tą walutę przelicza i pobiera kwotę w złotówkach. I ostatnią rzeczą, którą chcielibyśmy powiedzieć, to jest roaming zagraniczny w telefonach naszych. Bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna sprawa. Ja będę na wyjeździe pracował, będę wrzucał dla Was filmy, będziemy sprawdzać różne rzeczy,
Także internet bardzo się przydaje. Ja mam pakiet w swoim abonamencie 8 giga internetu za granicę odnawialny co miesiąc. Także na nasze akurat 2 miesiące pobytu przypada 16 giga w roamingu, tylko z tego mojego jednego numeru. Każdy dodatkowy gigabajt kosztuje 17 zł. Mówię tutaj akurat o ofercie Playa dla firm. Natomiast Danusia ma w swojej ofercie również pakiet roamingowy. No, praktycznie każda oferta obecnie telefoniczna taki pakiet zawiera. Warto, że tylko sobie zobaczyć, czy jest włączony. My robimy sobie jeszcze taki backup, bierzemy takie karty od Orange, które można sobie doładowywać i za każde doładowanie przysługuje nam dodatkowy gigabajt za granicą również. To jest mniej więcej takie przeliczenie, że jak doładowujemy w Orange na kartę, to jest internet Orange na kartę, doładowujemy sobie na przykład za 10 giga pakiet w Polsce, to dostajemy 1 giga na zagranicę. Jak 20 giga w Polsce, to 2 giga i tak to idzie. To szczegółową informację można sobie sprawdzić na stronie Orange albo na innym operatorze. My akurat mamy to przez taki backup w postaci Orange'u. I bierzemy ze sobą taki router mobilny, który podłączamy do gniazdka USB i on jest również na baterię w razie potrzeby. Także będziemy z niego korzystać. Oczywiście będziemy bazować głównie na kempingach z Wi-Fi, które tam będzie udostępniane, natomiast wiemy z wielu już komentarzy i różnych innych youtuberów, że ten internet w Grecji jest dosyć słaby na tym polu, więc różnie to może być. Jeżeli się okaże, że tego internetu będzie nam brakowało, to nie wykluczam opcji również do kupienia na miejscu karty od greckiego operatora, po prostu jakimś pakietem 35, 40, 50 giga, zależy jakie tam będą mieli i po prostu korzystanie z niego. Myślę, że suma summarum wyjdzie to taniej niż kupowanie ciągle tych pakietów w Polsce, jakby u polskiego operatora, ale to będziemy Wam mówić na pewno na bieżąco w czasie filmików. To, co chcielibyśmy dodać, to na pewno to, że zachęcamy Was do subskrypcji naszego kanału. Tak, bo będzie się dużo działo, podróż jest długa, jak wiecie, będziemy zwiedzać bardzo fajne, ciekawe miejsca. Niekoniecznie takie typowe, jakie się kojarzą z Grecją, przynajmniej mamy taką nadzieję, że uda nam się w te miejsca dotrzeć. I zapraszamy, żebyście byli na bieżąco z naszymi przygodami. No aby bez przygód, ale wiadomo, że zawsze nie, no muszą być przygody. Ale aby miłe przygody, a nie te złe. No to tylko miłych. No i teraz co ciekawe, no my jedziemy w dobie koronawirusa, więc ogólnie teraz mało osób jeździ jeszcze. Więc zobaczymy, jak wyglądają granice. Także jak będziecie się gdzieś wybierać, to będziecie sobie tutaj widzieli na bieżąco, jak to wyglądało w naszym przypadku. Dzięki za dzisiaj w takim razie i zapraszamy do subskrypcji i oglądania naszych kolejnych filmów. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.